Dzień dobry, moje kochane byczulisie. Mamy wrzesień, wiecie o tym? To co? Zrobimy sobie czytanie na cały miesiąc, dobrze? Kochani, dziękuję Wam bardzo za lajki, za komentarze. Pamiętajcie, żeby zawsze zostawić ślad po sobie w ramach wymiany energetycznej. I ja Wam filmik, Wy mi lajka, komentarz dla moich nowych widzów. Bardzo proszę, subskrybujcie sobie kanał, od razu otrzymacie informację, że jest nowy filmik. Serduszka, króciutko tylko przypomnę, że to czytanie będzie ogólne dla wszystkich byczulisiów. Nie jest to czytanie dla konkretnej osoby, a więc nie z każdym musi rezonować wszystko. Kochani, sprawdźcie sobie może swój ascendent, gdzie jest Wasze Słońce, gdzie Wenus, być może inny znak powinniście odsłuchać i ten znak będzie z Wami bardziej rezonował. Ja, słuchajcie, jak sprawdziłam sobie w horoskopie wedyjskim, to słucham tego drugiego znaku tam, gdzie mam ascendent, ponieważ no, bardziej rezonuje ze mną ten drugi znak. No, serduszka kochane. To co? Zaczynamy wrzesień dla Państwa, byczulisiów. No, chyba się weźmiecie ostro do pracy, Wam powiem. Nie będziecie leniuchować. Zobaczcie, jaka piękna karta. To już nie ma zabawy jak w wakacje. To już nie ma hulanek, swawolek. Słuchajcie, skupicie się nad tym, co będzie dla Was ważne. A więc nauka dla niektórych, bo arcykapłan, papież, inaczej nazywany w tej talii tarocie snów, akurat wiara, to kojarzy się, to, no wiecie, z kościołem i tak dalej, ale nie będę tutaj mówić o kościele, tylko będę mówić o waszym wyciszeniu. I tak was widzę w tym miesiącu i tak jest wasze wyzwanie, wyciszyć się, przeanalizować, dogłębnie coś poznać. Być może wasze wydarzenia w waszym życiu są tak intensywne, mocne, że musicie zastanowić się w podświadomości własnej, co jest dla was dobre, bo nikt inny wam nie powie, nawet karty na miłość, ani nikt kompletnie, co jest dla byczulisiów dobre. Wy w tym miesiącu, kochani, zasady moralne stawiacie na pierwszym miejscu. Mówcie, co chcecie, ale wy nie robicie w tym miesiącu skoków w bok. Tak was widzę. No nie wszyscy, nie wszyscy, pamiętajcie. Kochani, będziecie wyjaśniać, ale tak wyjaśniać z innymi osobami, że nikogo słownie, nikomu słownie nie ubliżycie. Wiecie, będziecie nauczać. I wy możecie być nauczani przez jakiegoś mistrza duchowego, może zrobicie jakiś kurs Reiki, może zrobicie jakiś inny kurs, może pójdziecie do biblioteki, może pójdziecie do jakiegoś przewodnika, do jakiejś mądrej osoby. Naprawdę. I wy będziecie dbać w tym miesiącu o swoje przekonania. Być może część z was pójdzie do radcy prawnego, do prawnika, do jakiegoś doradcy, nie wiem, do poradni małżeńskiej, tak? Albo i nawet do przyjaciela, do męża, porozmawiać do ojca. Takie jest przesłanie na ten miesiąc, kochani, dla was. Kochani, jeśli macie kogoś w domu opieki, to ja was widzę, że powinniście tam pójść. Jeżeli cmentarz, to też was widzę, że tam powinniście pójść. W uczelniach was widzę, w konfesjonale, w biurach matrymonialnych, co niektórych widzę. Tak, a wiecie, dzisiaj nie ma biura matrymonialnych, tylko są strony internetowe, tak? Także byczulisie samotne. Pamiętacie, co powiedziała karta na miłość? No. Odkładamy. Co przechodzi w tym miesiącu? Co przeszkodzi? Co przechodzi?
co przeszkodzi, albo i co pomoże, bo u baranków przed chwilą było co pomoże, a u was 10 mieczy, no to przeszkodzi. 8 monet, as monet, kielichy. Myślę, że tutaj chodzi o problemy z dogadaniem się. Czyli ja was widzę w poradni małżeńskiej. Dam to bliżej, bo sama nie widzę. No i chyba będzie padać byczuli się na was. Chyba będzie walił grad. Ale to nic. Przynajmniej nie ma wiertarki, jak ostatnio. I nawet moi sąsiedzi cicho są. Kochani, wracam do was. Przeszkodzi 10 mieczy. Wasze emocje wezmą górę. Patrzcie. Zaznacza mi się tutaj żywioł powietrza, bliźnięta, waga, wodnik. Te osoby mogą wam troszeczkę zaszkodzić. Niekoniecznie osoby spod tych znaków, ale tak może być. Pod spodem mam 8 monet z asem monet. Wiecie co? Osoby, które prowadziły rozwiązły tryb życia, przepraszam, ale muszę to powiedzieć, to sięgną dna. Przysłowiowego dnia był dna, bo już niżej nie można upaść. Osoby, które nadużywały alkoholu, chyba w tym miesiącu będą musiały udać się gdzieś, bo to już będzie ten kres. Musicie ruszyć dalej. Teraz już będzie lepiej. Owszem, ból, łzy, choroba, zdrada, smutek w tej karcie może przeszkodzić. Dla części z was małżeństwo stanie pod znakiem zapytania. Dla części z was coś w pracy, niestety. Mogą wam powiedzieć, że zamykają dział, wydział. Za dużo ludzi. Może za dużo braliście urlopu. Kochani, poddajecie się w tym miesiącu. Nie macie siły na walkę. Ale tak nie róbcie. Musicie znaleźć, wykrzesać tą siłę, żeby wstać, iść do pracy. W waszym związku mogły wypalić się uczucia. W waszym małżeństwie nie dzieje się nic nowego, nic lepszego, dlatego że nikt nic z siebie nie daje. Po prostu mijacie się w przedpokoju i kuchni. Dla części z was to też uważam koniec toksycznego związku. Od niektórych byczków odejdzie partner. Ale dobrze, że odejdzie. Bardzo dobrze. Niestety niektórzy dostaną wypowiedzenie z pracy, niektórzy na rzecz po prostu innych osób. Myślę, że tam jest ktoś albo z rodziny, albo już ktoś czeka na to stanowisko. Nie chcę was straszyć, ale tak może być. Na pewno zakończy się, kochani, jakiś smutny etap w waszym życiu. Na pewno. To na 1001%. No. Będziecie się troszeczkę smucić, ale nie za długo się smućcie, dobrze? To odchodzi. To przeszkodzi, pamiętajcie. Teraz co odejdzie do tej przeszłości? O. Co odejdzie już w tym miesiącu wrześniu do waszej przeszłości? Co zamkniecie za sobą? Pięknie. 9 monet. Przestaniecie zajmować się sobą, przestaniecie myśleć tylko o finansach, o ciuchach lepszych, o tym, żeby samemu spędzać czas w pokoju, zaczniecie po prostu ruszać do ludzi, zaczniecie myśleć o innych ludziach, zaczniecie dostrzegać inne walory niż do tej pory. No.
Dobrze, to co w podstawie? Nie będę dokładała, nie będę dokładała, nie będę szukała na siłę. O, to za dużo, za dużo. W podstawie. Jak w podstawie, to w podstawie. Bardzo dobrze, kochani, karta gwiazdy. Najszczęśliwsza dla mnie karta w tarocie. Pod spodem zmiany, śmierć, dwójka mieczy i konieczność zmiany. Słuchajcie, u Was się bardzo dużo zmieni w tym miesiącu. Dużo się zmieni w tym miesiącu. Przede wszystkim wodnik będzie ważny w tym miesiącu. Nie wiem, czy to będzie Wasz partner, mąż, sąsiadka, nauczyciel. Kto tam jeszcze? Ktoś, kto do tej pory miał autorytet. O, właśnie. Słuchajcie, karta gwiazdy symbolizuje mi w podstawie Waszego czytania, że to życie, ten miesiąc to będzie harmonia, tylko musicie pamiętać, że to już odchodzi do przeszłości. To już Wam przeszkodziło i już więcej tego nie będzie. Tak? To, co legło w gruzach, to legło w gruzach. Teraz spokój. Teraz podejmujecie kroki działania lepsze niż w poprzednich miesiącach. Wyznaczacie sobie takie cele konkretne, że macie jasno określone, że to się uda. Macie jasną wizję. Macie spokój w tym miesiącu. Radość. Będziecie podążać tylko i wyłącznie za swoim szczęściem. Jeżeli byliście chorzy, wracacie do swoich sił. Będziecie się podobać w tym miesiącu. Nie wiem, czy sobie zrobicie nową fryzurę, cokolwiek, ale będziecie błyszczeć. Jak będziecie wchodzić, to ja Was widzę, kochane byczki, że będziecie błyszczeć. No. Obdarzycie drugą osobą naprawdę taką miłością, taką prawdziwą. Już przestaniecie myśleć tylko o sobie, że to ja jestem najważniejszy. Wreszcie dostrzeżecie, że są też inne osoby. Wiecie co? Dla kobiet możecie zajść w ciążę. No. Jeżeli oczywiście były do tej pory problemy, to te problemy jakoś tak miną w tym miesiącu. W związkach pełno miłości, radości, szczęścia, empatii, wzajemnego zrozumienia, wybaczania, pójścia na kompromis dla osób samotnych. No, jeżeli to będą przypadkowe osoby, ja tutaj dołożę, jeżeli to będą przypadkowe osoby, to uważajcie, żeby nie zajść w ciążę, bo tak ta energia mi tutaj daje się we znaki, ale zaczniecie wychodzić do ludzi, już nie będziecie same pozamykane w domu, zaczniecie tam, nie wiem, może i przejść z Facebooka, gdzieś tam pisać, z kimś rozmawiać, będziecie otwarte na innych. Dlaczego karta gwiazdy? Tak. Władczyni, siódemka buław, pięć denarów. No jeszcze się będziecie troszeczkę martwić, takie trochę będziecie rozczarowane tymi niektórymi osobami, które poznajecie, mówię teraz do singlaczków. Wyczuli się wy, kobiety, tak jak powiedziałam, będziecie piękne, będziecie się podobać, czyli zadbacie o siebie. Ja Was widzę w tym miesiącu, że coś zrobicie dla siebie. Niekoniecznie czerwona sukienka, bo nie każdy lubi czerwony kolor, ale będziecie lśnić naprawdę i jak Was zobaczą, to taki błysk będzie w ich boku, w oku. Słuchajcie, kolejna karta sugerowałaby mi, że będziecie twardo stąpać po ziemi i ustalać pewne granice, co można, co nie można. Także pamiętajcie, z nowymi osobami ostrożnie, bo może być ciąża, a mężczyzna nie za bardzo chciałby tak od razu bez zapoznania się wchodzić. Uważajmy też na osoby, które nie znamy, ponieważ mogą lubić hazard, wiecie? No, także tutaj ostrożnie, dobrze? Z nowymi osobami. To co w serduszku macie, kochani?
Pięknie, 8 monet. Zaczniecie naprawdę pracować nad związkiem. I to tak, że raczej was będą podziwiać w tym miesiącu, bo jeżeli było źle do tej pory, to wreszcie powiecie, mamy już tego dosyć, tak? Trzeba coś zrobić. Idziemy do poradni małżeńskiej, idziemy do znajomych, może oni nam coś doradzą. Słuchajcie, możecie też, co niektóre wyczuli się, ja bardzo przepraszam was, ale możecie troszeczkę z jednej strony skupić się na pracy, więcej być w pracy i zapomnieć o tej miłości. Także ja bym wam proponowała, ponieważ jest takie ostrzeżenie z kart, że odchodzi już do przeszłości to, że spędzacie czas ze sobą sami i dobrze się czujecie. Oprócz tego, że kochacie swoją pracę, że lubicie swoje hobby, wy nie możecie zapominać o tym, że najważniejsza jest rodzina, że też partner jest obok, bo dla was bardzo mocno pieniądze się zaznaczają na ten miesiąc, że będziecie chciały zaangażować się w coś, pracować tak ciężko, żeby zdobyć pieniążki. Może będziecie chcieli z tą kartą zdobyć jakąś wiedzę, jakiś kurs, tak? Owszem, ja tutaj bym z tą kartą widziała jakieś praktyki, słuchajcie, no. Może zapiszecie się na kurs, na jakieś praktyki i dlatego, tylko że wiecie co, no, sukces z sukcesem osiągniecie, tylko że poświęcicie, wiecie, dom, rodzinę, jeżeli macie, tak? Dla singlaczków moich, jeżeli będziecie same i jesteście same i nikogo tam nie będzie na oku, to wy się tak zajmiecie sprawami pracy, że osiągniecie tam sukces, naprawdę. Będziecie chodzić na szkolenia, będziecie odnosić sukcesy, będziecie myśleć więcej o finansach niż o miłości. Ale będziecie uczciwe za to, będziecie, mimo tego, że będziecie pracoholikiem, to będziecie spełniać obietnice. No, kochani, ja wam powiem tak, że te sprawy zawodowe będą się bardzo odbijały na waszym związku, więc nie doprowadźmy może do tej karty 10 mieczy. Bo owszem, wymagania na ten miesiąc w pracy czy tam w biznesie będą bardzo mocne u was, ale potem trzeba będzie znowu pracować nad związkiem, żeby nadrobić te stracone dni i chwile. Więc jeżeli macie sobotę, niedzielę wolną, to lepiej gdzieś wyjechać na łono natury, bo partner może mieć pretensje, czy partnerka, i może bawić się sama. A wiecie, jak to jest dzisiaj? Różne chodzą osoby po świecie, można wtedy, kiedy nie trzeba, bardzo łatwo kogoś poznać, tak? Ja nie kraczę, pytam o waszą przyszłość i to niedaleko. Nie biorę. U mnie już grzmi, kochani, chyba będzie burza. Koło fortuny i bardzo dobrze, wszystko przyspieszy, kochani. To, na co czekaliście, przyjdzie. To, gdzie miała być ogromna zmiana, wreszcie zakasacie rękawy i powiecie sobie teraz. Teraz jest ten czas. Teraz zmieniam. Pewne rzeczy mogą się też odwrócić same na waszą korzyść albo niekorzyść, w zależności jak było. Ja widzę w tej przyszłości szczęśliwe zmiany. Nowy etap, nowa praca. Dla osób, które szukają pracy, te dwie karty uważam, że trzeba się wziąć do roboty, zakasać rękawy, bo za chwilę tej pracy może nie być, a ona na ciebie czeka, byczku. Tylko że
Kochani, ja wam jeszcze coś powiem. To też mówi o nowym życiu, o nowym związku. Dla części z was, którzy dostaną propozycję małżeństwa, nie zastanawiajcie się długo, bo ta karta oznacza chwilę. Jeżeli dostaniecie taką propozycję, albo wy komuś dacie propozycję małżeństwa, nie zastanawiać się długo, żeby to szczęście nie uciekło. Duże zmiany idą. Bardzo duże. Ja wiem, że wy będziecie bardzo, bardzo zajęci w tym miesiącu. Bardzo. Ale pamiętajcie, że biznes, bizneswoman, to potem osoba, która jest sama jak palec. Bo odwraca się mąż, żona, dzieci. No. Jeżeli było źle do tej pory, kochani, to odwróci się ta zła passa. Teraz będzie lepiej. Zobaczycie. Cudowny czas. Teraz, kochani, zmienia się rok numerologiczny we wrześniu. Sprawdźcie sobie, w jakim roku byliście, do jakiego przechodzicie. Ja się postaram też, może na Facebooku znowu, na mojej stronie Karty na Miłość, opisać. Dla jednych będą to cudowne zmiany, na lepsze, dla jednych niestety. W zależności od roku już wiecie, jedne lata są lepsze, inne gorsze. Chcecie podpisywać jakieś zlecenia, umowy, kochani, nie czekajcie. Nie zwlekajcie, bo się może już taka okazja nie trafić. Kochani, jeśli chodzi o zdrowie, zaznacza mi się tutaj pogorszenie. Jeśli czuliście się dobrze, możecie... nie wiem, wątroba, trzustka, takie coś mi się tutaj, kochani, zaznacza. Także chyba będziemy uważać, co jemy, byczki, dobrze? Co jemy, co pijemy? No. Dobrze, zrobimy energię waszą. Jak was widzę tutaj, chodźcie, pokażcie mi się tutaj, by czuli się. Pięknie. Ruszycie do przodu ze wszystkim. Będziecie działać, pisać, dzwonić, szukać pracy, szukać zleceń. Zapiszecie się na jakiś portal randkowy. Jeżeli ktoś do was się odezwie, to nie będziecie zamknięci tak jak kiedyś. A ja nie potrzebuję tam rozmów, a ja nie potrzebuję tam nikogo, po co mi to? Nie, 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 kochani. Wreszcie ruszycie z miejsca. Wreszcie pokażecie, że jesteście potrzebni temu światu. Tak, zaraz sobie dopowiem, co jeszcze. Dopowiem dla singli i dopowiem dla osób w związku. Kochani, idzie ten ktoś do was. Idzie. Będziecie z nim pisać, będziecie z nim rozmawiać. Nie blokujcie się, nie zastanawiajcie się zbyt długo. A nie wiem, bo nie wiem, czy się temu komuś spodobam, czy bo ja mam piegi. Ojejku, przecież ten ktoś w ogóle nie będzie patrzeć na twoje piegi, bo on będzie raczej skupiał się na tym, jak tutaj zaprosić cię gdzieś, jak cię przekonać do siebie. To jest nowa miłość, nowy facet, nowa kobieta, słuchajcie. Ta znajomość będzie szybko się rozwijała, fajnie się będzie rozwijała. Wiem, że wy lubicie powoli, że dla was to może być za szybko. Ona pisze 10 SMS-ów dziennie albo on, a mi wystarczy dzień dobry i dobranoc. Widocznie ta osoba będzie albo z żywiołu wody, słuchajcie, też może być. I to będą ryby, raki, skorpiony, tak dla niektórych myślę, że mogłyby być takie osoby. Może być też strzelec dla niektórych, ale naprawdę, no, warto w tą relację inwestować. No, słuchajcie, dla moich osobach w związkach, dla was też jest troszeczkę kuszenia, bo też może ktoś być, kochani, albo ciut młodszy od was, albo taki, że wam się po prostu spodoba, bo u was w
w domu jest monotonia, mąż non-stop pracuje, albo ja non-stop pracuję, się nie widzimy, mijamy się. A tu takie ożywienie, taki radosny chłopczyk, dziewczynka, ojej. Możecie poznać drugą osobę. Ale kochani, to wszystko zależy od Was. Bo widzę, że będzie komunikacja między Wami, że Wy możecie sobie rozmawiać, pisać tam, dzielić się spostrzeżeniami, kochani. Tak, będzie młodszy, sądzę. To jest ta sama karta. No. To i to. Dwie talie tarota zupełnie różne i potwierdzają, że przyjdzie ten ktoś, zawróci Wam w głowie. Będziecie chodziły tak w różowych okularach, by czuli się. Zapytam o energię z zewnątrz dla Was. No, tu się będzie działo w tym wrześniu dla niektórych. Ranne, ranne. No ja Wam życzę tej miłości pięknej, prawdziwej. A wiecie, że nie ma nic fajniejszego niż ta początkowa miłość, to zakochanie, te motylki w brzuchu, te... Ojej, napisał, napisała. No i proszę, energia z zewnątrz, obawy, lęki. I tak, dla osób w związkach będziecie się bały, że ta osoba się dowie, że macie już kogoś. Dla osób samotnych będziecie się bały, że możecie się nie spodobać, bo może macie brzydkie włosy, może macie piegi, może jesteście blade, może jesteście trochę wystraszone. Słuchajcie, znak bliźniąt mi się tutaj zaznacza, więc... No nie wiem. Po co się bać? Wyjdźcie z tej karty. Ja tutaj widzę, że wy nie będziecie spały po nocach. A może po prostu za dużo pracy. Wolałyście własne towarzystwo, a teraz dzieje się u was. Dzieje. Jest facet, jest kobieta, a wy nie wiecie, jak to pogodzić. Czy pogonić go, chciałam powiedzieć? Czy wy raczej będziecie chciały pracować? Ja nie widzę, że wy z pracy zrezygnujecie. Nie wy, nie wasz znak. Wy wybierzecie związek, wy wybierzecie dzieci. A wy może, słuchajcie, właśnie dzieci mi przyszły do głowy. Wy może macie dzieci i się obawiacie, czy ten ktoś zaakceptuje wasze dzieci. Tak. Dla części z Was ta obawa będzie przed tym, że będziecie miały dzieci, albo wy nie macie samochodu, a ta osoba ma samochód i będziecie się troszeczkę bały, jak Was odbierze, ale bardzo dobrze Was odbierze, więc nie przyciągajcie, nie myślcie źle, bo przyciągacie złe. Pamiętajcie, że bardzo dużo zależy od naszych myśli. Jak będziemy non-stop myśleć, negatywnie, to będziemy przyciągać do siebie negatywne rzeczy. Jeżeli byczuli się, będą mówić, wszystko mi się uda, poznam fajnego faceta, poznam fajną kobietę, będę otwarty, będę radosny, nie będę taki zamknięty jak zawsze, wszystko się zmieni. Inni ludzie będą do Was przychodzić. Zobaczycie ogromne zmiany. Karta wynikowa dla Państwa, byczulisiów, proszę. As buław. Wy działacie pod każdym względem. Pod spodem mamy głupca, zwierzę i dwa miecze. Zaczynacie od nowa, kochani. Zaczynacie. Tak. Czy ja muszę tłumaczyć as buław? Była tutaj osoba, która do mnie napisała na Facebook, że lepiej wytłumaczyłam karty niż na kursie. Bardzo mi miło, bardzo się cieszę. Kochani, każda szansa, która przyjdzie w tym miesiącu, zostanie przez Was wykorzystana i ma być wykorzystana. Jak nie, to sobie przypomnijcie, że Sylwia powiedziała: brać się do roboty, do poznawania. Dzieci idą do szkoły.
odprowadzamy dzieci do szkoły, my idziemy na jakiś kurs, rozwijamy się, tak? Czujecie, że potrzebujecie jakichś zmian w życiu? Natychmiast zastanowić się, zrobić sobie rozpiskę i dokonywać po kolei. Będziecie miały tyle energii w tym miesiącu, bo to patrzcie, jak to idzie. Widzicie? Będziecie tak jak żywioł ognia, taką energię miały w tym miesiącu, taką pasję, kochani. Poczujecie ten przepływ tej energii, naprawdę. Ja myślę, że dostaniecie taką szansę i albo takie natchnienie przyjdzie do Was, że może ktoś Was zainspiruje, może Wy kogoś, może w pracy będzie jakaś szansa, może właśnie w związku z tą nową osobą poznaną, że Wy zaufacie i będziecie działać. Nie będziecie już tacy bierni i z boku. Będziecie chwytać każdy dzień, będziecie chwytać wszystkie szanse, możliwości i macie tak robić. Poznacie osobę, która Was weźmie za rękę i pociągnie i powie, choćby czuliś, dosyć już stania w kącie. Dla osób samotnych, kochani, z tą kartą. As buław, 8 buław i giermek buław. Kochani, nowy związek. To już nie jest poznawanie, bo Wy pójdziecie raz, dwa, trzy i już będziecie w związku. Tak, nowe uczucie, silne uczucie będzie, ach, będzie taki płomień, ogień, że wy raz, dwa do łóżka pójdziecie ze sobą. Dla osób w związkach to taki nowy okres, słuchajcie. Taki czas, że wy jakbyście chcieli ten płomień miłości wzniecić, kochani. I będziecie to robić. Wy zobaczycie, co to znaczy wasza sypialnia, wy zmienicie kolor sypialni, wy zmienicie pościel, wy zmienicie pozycję, ja nie wiem, Boże, co tam mogę jeszcze powiedzieć, bo to idzie w świat, tak? Zrozumiecie partnera, będziecie częściej do niego pisać, będziecie częściej dzwonić, będziecie aktywni życiowo i uczuciowo. W pracy cholernie fajne znajomości, bardzo Wam pomogą te znajomości. Jeżeli otwieracie firmę, to właśnie we wrześniu. Sprawdźcie sobie tylko, kiedy, jaką datę, w jaki dzień jest ważne. Super. Jeżeli planujecie podróż, bo na przykład nie byliście jeszcze, ja Was widzę w tej podróży, to będzie bardzo dobra okazja i jeżeli na przykład wykupicie wycieczkę, to będzie, znajdziecie cenę taką, jak to się mówi, promocyjną. O, no. Kochani, jeżeli chcecie tutaj na siłę sobie zrobić dzidziusia, to się może nie udać. No. Ale to tylko wiecie, tak. No. Ja tu Was widzę, będziecie chodzić do restauracji, do pubów, będziecie żyć, będziecie... Już nie, że siedzę w domu, zamknięty, jest mi samemu dobrze, ja tutaj mam pieska, kotka, ja tu mam książeczkę, nie. Wy w tym miesiącu wychodzicie, idziecie na grilla, idziecie do restauracji, idziecie tam, gdzie jest ruch, gdzie jest dużo ludzi. Jezu, u Was to będzie tak, pa! No, cudowny, cudowny miesiąc. Ja normalnie już klaszczę w ręce, bo ja Was widzę, jak to będzie pięknie wyglądało. Ja jeszcze moje karty Wam dołożę, wiecie, że to, co mam pod ręką, to wszystko dam. Wyczuli się? Tak, spotkania, spotkania, jeszcze raz spotkania. Dla części z Was poznacie też kobietę, by czuli się, która ma dziecko. Być może część z Was odwiedzi kobietę, która ma dziecko i bardzo, bardzo się to będzie takie miłe spotkanie. Także jeśli zapomnieliście o tej kobiecie, to ja Wam przypominam. Idą dwie. Kochani, to już nie czas na smutki, absolutnie. Wy spotykacie się, wy idziecie na randkę, wy się nie martwicie, jak to będzie. Wy będziecie bardzo zadowoleni, patrzcie. Niektórzy przy pracy, w pracy, w drodze do pracy mogą kogoś fajnego spotkać, poznać, wejść na niego. No, znam takich, co wlecieli i potem zostali ich mężem. No. Kochani, prezenty, prezenty od losu, szczęście od losu, no cudowny miesiąc. Natomiast ta karta, słuchajcie, to
dla tych, co się rozwodzą i na przykład za długo, długo to trwa, na przykład jedna sprawa, druga, nie wiem, to w tym miesiącu dowiecie się, że już macie rozwód. Pójdzie raz, dwa. Dla niektórych jest to nowa miłość. To oznacza ta karta, stąd nowa miłość. Wszystko się powtarza, ludzie, wszystko. Jezus, wyczuli się. Co tu się dzisiaj dzieje? Dobra, mamy jeszcze te pod ręką. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Jejku, jaki macie piękny miesiąc. Patrzcie. Przed chwilą był prezent. I znowu prezent. Będziecie dawać i dostawać prezenty. Patrzcie. Pamiętajcie, nie tylko brać, ale też dawać. Ojej. Pieniądze do Was idą. Patrzcie, to się z tą kartą pokrywa. No, to chyba sobie zapracujecie, miśki, na coś fajnego. Pięknie. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Karty po prostu idą łeb w łeb, a to jest zupełnie inna talia. Na tyle kart akurat Wam wybrałam to. No. Motyl dla niektórych. Słuchajcie, motyl to jest oznaka piękna, miłości, radości, dzieci. Wasze dzieci idą do szkoły, tak? Wyfruwają z domu, a Wy macie czas wreszcie dla siebie. Zajmowaliście się dużo dziećmi, musieliście siedzieć w domu, bo nie było opieki. A teraz patrzcie, jakie będziecie piękne, kochane, byczuli się jak motyle. Aha. Ale będziecie błyszczeć w tym miesiącu. No naprawdę, to aniołki Wam jeszcze dam na koniec, co? Dam Wam aniołka. Bądźcie otwarci na to, co nowe, patrzcie. Te moje karteczki są niesamowite. Tu idzie nowe i tu mówią, bądźcie otwarci na to, co nowe. No, poproszę tą. Adriana, słuchajcie, chyba przed chwilą baranki miały tą samą kartę. Prowadzę cię ku odpowiedziom na twoje modlitwy. Słuchaj uważnie i podążaj za wskazówkami, których ci udzielam poprzez twoją intuicję, myśli i sny. Tak, kochani, przed chwilą baranki miały tą samą kartę. Wiecie co? Wasze myśli przyciągniecie to, co najlepsze dla siebie. Słuchajcie snów, zapisujcie sobie sny, bo nie wiem, czy wy macie taki problem, ale ja na przykład, żeby zapamiętać sen, to ja muszę sobie zapisać. Więc radzę Wam w tym miesiącu to, o czym myślicie, to ostrożnie, bo może się to ziścić, a to, co się Wam przyśni, to kochani, zapiszcie sobie. I na koniec serduszka moje kochane, byczuli się karty potencjału, które uwielbiam. Uwielbiam je i chyba najbardziej ze mną rezonują. No, którą chcecie? Tą. Więzień myśli. Sabotowanie samego siebie. Świadomość niedostatku. No kochani, co tu Wam więcej powiedzieć? Właśnie byliście więźniami myśli, tak? To jest więzień myśli i ta karta to jest więzień myśli. Pokrywa nam się z tarotem? Pokrywa nam się z tarotem. Świadomość niedostatku. Pracujecie do utraty tchu. Zapominacie, że macie rodzinę i dom. Pokrywa się? Pokrywa się. No to wyczuli się, to ja jeszcze Wam doczytam, co ta karta 31. Za krótko je mam, żeby, wiecie, tak wszystko Wam powiedzieć, ale powiem Wam, bo sobie troszeczkę podglądnę. Kochani, musicie przestać myśleć o tym, że nie macie, że Wam brakuje. Zmieńcie myślenie na to, że mam, wystarcza mi, będę mieć. Bo jeżeli będziecie robić wszystko i powtarzać sobie, będziecie pracować od rana wieczoru, będziecie powtarzać, że nie mam, brakuje mi, to tak będzie. Musicie pozbyć się, słuchajcie, tych słów.
Nie potrafię tego zrobić, nie zasługuję na to. Po co próbować, jeśli i tak się nie uda? To mi się nie należy. Jestem antypatyczny. Nie, absolutnie. Absolutnie tak nie myślimy, kochani. Do was idzie prawdziwa miłość. Do was idą pieniądze, radość, szczęście. Wy jesteście w takim więzieniu myśli i musicie wyjść z tego więzienia. Macie ten klucz, proszę sobie otworzyć i wyjść. Przyjrzeć się swoim myślom i od dzisiaj, od teraz, tak jak przesłuchaliście, kochane, wyczuli się, postępujcie inaczej. Macie piękny miesiąc. Gratuluję wam z całego serca. Nie ma nic piękniejszego niż przekaz dla was, gdzie przynosi ogromne zmiany. Wszystkiego dobrego. Pamiętajcie zostawić ślad w komentarzu, ewentualnie zostawcie łapkę w górę na zasadzie wymiany, ja wam to, a wy mi to. Dziękuję wam bardzo, kochani. Cudownego miesiąca wam życzę i do usłyszenia. Pa, pa!